Cześć, ja nazywam się Rafał Szewczyk, jestem przedstawicielem firmy Agrimpex, a za moimi plecami plantacja państwa podarczyków okryta agrowłókniną Agrimpex Pro. Truskawkowe inspiracje! Ostatni tydzień pokazał nam spadek temperatur, szczególnie w nocy. Agrowłóknina Agrimpex Pro pozwala nam zniwelować dobowe wahania temperatury, które mogłyby negatywnie wpłynąć na rozwój rośliny, a finalnie na efekt końcowy, czyli na zbiór owoców. Dzięki agrowłókninie Agrimpex Pro mamy temperaturę dobową zniwelowaną o kilka stopni Celsjusza, co w efekcie da nam bezpieczniejsze przezimowanie, bezpieczniejszy start rośliny w okres wegetacji. Okres wegetacji już nam się rozpoczął. Widzimy białe kwiaty na truskawce. Miejmy nadzieję, że te kwiaty będą białe aż do końca. Przetrwają okres wiosennych przymrozków i gospodarz będzie mógł cieszyć się dużymi zbiorami. Dzisiejszej i wczorajszej nocy przymrozki, temperatura spadła do -2, -3 stopni w regionie, w którym jesteśmy. Po takich pierwszych oględzinach plantacji nieprzykrytych agrowłókniną widzimy, że część kwiatów jest przemarznięta. Pod agrowłókniną nie zaobserwowaliśmy jeszcze żadnych uszkodzeń kwiatów. Za moimi plecami plantacja okryta agrowłókniną o szerokości 25 metrów, co jest dużym wyzwaniem dla gospodarza, ale też przynosi ogromne efekty finalnie. Skrajne zagony, skrajne rzędy truskawki nie są narażone na przygniecenie przez agrowłókninę Agrimpex Pro w technologii Agromarina, dzięki czemu uzyskamy lepsze efekt końcowy. Finalnie zbierzemy większą ilość owoców. Technologia, w której wykonana jest agrowłóknina Agrimpex Pro Agromarina, pozwala na przepuszczanie wody w momencie już położenia agrowłókniny na polu. Nie martwimy się o to, że przy opadach deszczu agrowłóknina spowoduje przygniecenie roślin, bo ta woda w technologii Agromarina przechodzi w momencie już położenia agrowłókniny na pole. Na plantacji państwa podarczyków możemy zaobserwować system okrywania agrowłókniną Agromarina oraz przymocowania agrowłókniny za pomocą worków Agrimpex. Ułatwia to pracę, zdecydowanie przyspiesza proces kładzenia i ściągania agrowłókniny. Jest bezpieczniejszy dla rośliny. Worek Agrimpex napełniony piaskiem waży od 7 do 9 kg i spełnia swoją rolę w bardzo dobry sposób. Szybciej możemy założyć agrowłókninę, szybciej możemy ją ściągnąć. Z tego co rozmawiałem z gospodarzem, położenie hektara agrowłókniny Agromarina o szerokości 25 metrów potrafimy zrobić w ciągu 25 do 45 minut. Zapraszam Państwa już w czerwcu na efekty naszych prac, na efekty okrywania agrowłókniną Agrimpex Pro białą i turkusową oraz na efekty wyściółkowania zagonów agrowłókniną czarną 50-gramową. Spotkamy się w czerwcu, ocenimy wyniki i zobaczymy, jak ta plantacja przetrwała trudną wiosnę w tym roku.